faza grupowa. Kluczem do zwycięstwa będzie zachowanie przez jedną z drużyn zimnej krwi. Wygra zespół, który popełni mniej błędów. Rozpoczynamy spotkanie. Zaczęli gracze Galatasaray Stambuł. Shinji Kagawa. Sarıoğlu. Yılmaz. Pandev. Yılmaz zdecydował się dośrodkować. Dobry blok i oddalone niebezpieczeństwo. Piłka poza boiskiem, rzut rożny. I za chwilę rozpoczną od rzutu rożnego. Dobrze, że tego nie łapał, tylko piąstkował. Blisko pole karne, może strzelać. Czy to wykorzysta? Uderzenie w stronę bramki. Ależ pięknie, cudownie, kapitalnie. Obejrzyjmy tę bramkę ponownie z innego ujęcia kamery. Mamy pierwszą bramkę, jest 11 minuta. Świetny odbiór. Czy utrzyma się przy piłce?
No i będzie rzut wolny po tym faulu, ale blisko do bramki. Za moment szansa dla rywali, tymczasem faulujący zawodnik ukarany kartką. Z kolei dla rywali szansa na strzelenie gola. Okazja jest naprawdę dogodna. Widać w tej powtórce, że zawodnik spóźnił się z interwencją. Tak, sędzia nie miał innego wyjścia, jak tylko odgwizdać ten faul. Nie udało mu się dosięgnąć tej piłki. Starał się jak mógł, ale to podanie było odrobinę za wysokie. No niestety, tym razem nie udało się. Niestety, jak widzimy, piłka minęła bramkę. No, strzały głową w ogóle są dość trudne i trzeba dużych umiejętności, by zamieniać je na bramkę. Nie dał rady obrońca. Jest okazja. Nie wiem, w kogo celował, ale na pewno nie w bramkę. Arena dzisiejszego meczu Signal Iduna Park jest największym stadionem piłkarskim w Niemczech. Po przebudowie może on pomieścić ponad 80 tysięcy kibiców. Świetnie odebrana przeciwnikowi piłka. Zemaiu. Ilmaz! Czy to wykorzysta? Szkoda takiej okazji, była szansa na wyrównanie. Ale ta akcja mogła się podobać. Pięknie, piętą, dokładnie, do kolegi. Pandew. Hamid Altintop. No i Snyder. Mija obrońcę. Dobrze odebrał teraz piłkę przeciwnikowi. Dobra akcja skrzydłem, szansa na dośrodkowanie. Nie jest sam. Rozpoczną grę od wrzutu z autu. Gwizdek sędziego, faul, no i zobaczymy, co będzie dalej. No i Snyder. Gündoğan. Zemail. Rozciągnięcie gry, atak skrzydłem. Nie jest sam, ale czy zdecyduje się na podanie? Podanie w pole karne. No dobra interwencja obrońcy. Świetnie się ustawił i przejął piłkę. A szkoda, że piłka nie znalazła drogi do bramki. Trener rywali na chwilę zamarł. Ależ huknął, gdyby piłka wpadła do bramki z tej odległości, to byłby gol sezonu. No, w powtórce widać, że trudno o precyzję z takiej odległości. Shinji Kagawa. Czy to wykorzysta?
Ależ zachował zimną krew do końca we własnym polu karnym. Zgrywa tę piłkę głową do partnera. Czy strzela! Słupek i piłka poza boiskiem. Pierwsze 45 minut za nami, rezultat 1-0. Myślę, że szybko zdobyta bramka na początku pierwszej połowy. Rozpoczynamy drugie 45 minut. Odegrał ponownie piłkę. Już blisko pola karnego. Czy to wykorzysta? No, będzie gol! I będziemy mieli rzut rożny. No i brawa dla bramkarza. Wyjaśnia sytuację przy rzucie rożnym. Świetny, samotny, długi wypad. Pytanie, czy utrzyma się przy piłce? Czy to wykorzysta? Ma trochę wolnego miejsca do oddania strzału. Sarioglu. Inmas. Zemail. No, z tego miejsca można strzelać. Posyła w pole karne. Dobra interwencja, ale dalej może być groźnie. Brawo, świetnie teraz uniknął tego wejścia. Czy to wykorzysta? No, strzela! Za moment wznowią rzutem z autu. Sytuacja dojrzała do tego, że będzie zmiana. Pandev. Ależ słabe krycie. Zdecydował się na strzał. No, brawo, brawo. Ma dziś swój dzień. No i broni po strzale rzut rożnego. Faul, gwizdek sędziego. Czy będzie tylko rzut wolny, czy będzie na przykład kartka? İlkay Gündoğan. Mamy out. Za chwilę wznowienie gry. Sven Bender. Gündoğan. Sven Bender! Czy to wykorzysta? Znakomitym wybiciem zażegnał niebezpieczeństwo. Brawo! Poza boczną linią piłka będziemy mieli wrzut z autu. Czy to wykorzysta? Jest szansa. Piłka w siatce.
też kapitalnie wprowadził się do gry. Zdążył pojawić się na boisku i już jest gol w jego wykonaniu. No i teraz realizator pokaże tę bramkę z innej kamery. Snyder teraz. Długo prowadzi piłkę przy nodze. Szkoda, że nikt nie podążał za nim. Zmarnowana okazja. Bender. Chyba nieczysta interwencja. Co zrobi sędzia? Musi uważać. Ma już na koncie żółtą kartkę. Powiem szczerze, to było zupełnie niepotrzebne wejście. Właściwie można powiedzieć więcej. To było głupie zagranie. Przecież mogło się skończyć na czerwonej kartce. Czy to wykorzysta? Uderzenie broni, to jeszcze nie koniec akcji. Fantastyczna interwencja, stanął na wysokości zadania, zażegnał niebezpieczeństwo. Marco Reus. Ależ walka o piłkę. No i Snyder. Piłka odbija się od zawodnika i opuszcza pole gry. Gündogan. Reus. Hamid Altintop. Snyder. Ładnie, celnie, tylko to wykorzystać. Oddaje strzał. Obronił, nie złapał, piłka w grze. Może się z tego rozwinąć ciekawa akcja. Hamid Altintop. Dobry mecz tego zawodnika. Pewne zwycięstwo 2-0. Bez wątpienia dzisiejszy mecz ustawiła szybko strzelona bramka. Tak, mieli pewność siebie i mogli kontrolować grę. Szkoda, 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 że to już koniec. No ale tak to jest, mecz ma swój czas. My też mamy swój czas na antenie, właśnie mija. Ale myślę, że długo będziemy wspólnie rozpamiętywali to, co dzisiaj oglądaliśmy. Żegna Państwa Dariusz Szpakowski.